W przeszłości dość regularnie swoje mecze rozgrywała reprezentacja Śląska. Drużyna ta mierzyła się m.in. z Wolverhampton Wanderers, Dynamem Kijów, reprezentacją kraju Basków, reprezentacją Tanzanii czy wielokrotnie z reprezentacją Polski. Zainspirowany faktem istnienia tej drużyny, postanowiłem na potrzeby dzisiejszego filmu stworzyć najlepsze jedenastki złożone z graczy urodzonych w poszczególnych województwach. Sprawdźmy, które województwo może pochwalić się najlepszą drużyną, a które najsłabszą. Chciałem zastosować jakieś obiektywne kryterium oceny zawodników i ostatecznie posłużyłem się wycenami na Transfermarkcie. Na tej podstawie dobierałem piłkarzy do składów, ale również to właśnie łączna wartość jedenastki według Transfermarktu będzie decydowała o kolejności poszczególnych województw w naszym dzisiejszym rankingu. Po zapoznaniu się z wszystkimi składami napiszcie w komentarzach, która reprezentacja waszym zdaniem wygrałaby w hipotetycznym turnieju o miano najlepszego województwa w Polsce. Ponadto zachęcam was do subskrybowania kanału. Sponsorem kanału jest Superbet. Wraz z kodem FUTGOL pełnoletni widzowie otrzymują cashback do 3500 zł. 20 zł za pobranie aplikacji, bonus od depozytu 200 zł oraz przy wpłacie co najmniej 50 zł dodatkowo darmowy zakład o wartości 34 zł. Więcej informacji w opisie. Województwo opolskie jest najmniejszym w Polsce, stąd najtrudniej było skompletować tę jedenastkę i ostatecznie w kwestii wyceny, która wyniosła nieco ponad 6 milionów euro, drużyna ta zajęła ostatnie miejsce w dzisiejszym rankingu. Przedostatnia lokata to z kolei województwo świętokrzyskie. Graczem o najwyższej wartości zdaniem Transfermarktu w tej ekipie jest wypożyczony z Monako do Cercle Bryż bramkarz Majecki. Warto zwrócić także uwagę na wicekróla strzelców minionego sezonu Ekstraklasy, Karola Angielskiego. Województwo podlaskie zajmuje 14. lokatę. Tu ponownie najwyżej wycenianym graczem jest bramkarz Bartłomiej Drągowski. W zajmującym 13. miejsce w rankingu w województwie kujawsko-pomorskim urodziło się wielu jakościowych pomocników, tak więc by uwzględnić ich możliwie jak najwięcej w składzie, wybrałem ustawienie 4-4-2 z 4 środkowymi pomocnikami. Takim systemem grała chociażby Polska pod wodzą Czesława Michniewicza w meczu z Walią. Linetty, Góralski, Łęgowski i Piotrowski. Każdy z tych graczy znalazł się w szerokiej kadrze Polski na mundial, jednak ostatecznie na turniej w Katarze nie pojechał żaden z nich. 12. w rankingu województwu warmińsko-mazurskiemu niewiele zabrakło do przebicia bariery 10 milionów euro. Najwięcej do łącznej wartości drużyny wniósł Paweł Dawidowicz, jednak warto tu również zwrócić uwagę na braci Kun czy doświadczonego obieży świata Adriana Mierzejewskiego. Najwyżej wycenianym w 11. w rankingu województwie łódzkim graczem jest Mariusz Stępiński, choć znajdziemy tu również innych graczy z doświadczeniem reprezentacyjnym. Rybus, Augustyniak czy Płacheta. Znajdujący się w tej drużynie Patryk Stępiński, podobnie jak Mariusz, swoją przygodę z wielką piłką zaczynał od Widzewa, jednak częstym błędem było twierdzenie, że to bracia. Panowie świetnie się znają, jednak nie są rodziną. 10. w dzisiejszym rankingu ekipa województwa podkarpackiego wyróżnia się jakościowym i utalentowanym środkiem obrony. Duet Bochniewicz-Piątkowski stanowiłby duże zmartwienie dla atakujących każdego rywala. Do tego w linii obrony występowałby z nimi doświadczony Artur Jędrzejczyk, który zagrał na dwóch ostatnich mundialach i na Mistrzostwach Europy 2016. Województwo pomorskie uplasowało się na 9. pozycji. Prawie połowę sumy wartości tej ekipy stanowi Przemysław Frankowski, czołowy zawodnik wicelidera francuskiej Ligue 1 RC Lens. Dużo jakości prezentują także pozostali gracze występujący na flankach Wszołek, Fila i Reca. 8. pozycja przypada województwu małopolskiemu. Dla mnie jest to małe zaskoczenie, bowiem pod względem ośrodków klubowych jest to jeden z najmocniejszych rejonów w Polsce. Najwyżej wyceniany jest urodzony w Krakowie Adam Buksa. W ataku tej drużyny występowałby ze swoim bratem. Mieliby oni duże wsparcie, ponieważ za ich plecami znajdowaliby się tacy gracze jak Klich czy Kapustka, a dostępu do bramki broniliby utalentowani gracze Krakowi, Pestka i Niemczycki. Potencjalna reprezentacja województwa lubuskiego, która zajęła 7. lokatę, miałaby silny atak w postaci tria Kownacki, Jóźwiak i Michalak, jakościowe wahadła w postaci Kędziory i Puchacza oraz jednego z najlepszych polskich bramkarzy XXI wieku, czyli Łukasza Fabiańskiego. Co warto zauważyć, w tej ekipie znajdziemy wielu graczy, którzy stawiali swoje pierwsze kroki w dużej piłce w Lechu Poznań. Województwo lubelskie zgarnia 6. lokatę. Ta drużyna wygląda naprawdę solidnie. Szczególnie trzeba tu
zwrócić uwagę na pomoc i atak. Sebastiana i Damiana Szymańskich, jak widać, łączy nie tylko wspólne nazwisko, ale i region, w którym się urodzili. Nic dziwnego, że tata Martino, do niedawna selekcjoner reprezentacji Meksyku, myślał, że są braćmi. W pierwszej piątce dzisiejszego zestawienia znalazło się województwo zachodniopomorskie. Ta drużyna z pewnością mogłaby walczyć o miano najlepszej w Polsce w hipotetycznych mistrzostwach województw. W tym składzie znajdziemy wielu jakościowych pomocników. Najbardziej wartościowego gracza tej ekipy, Jakuba Modera, przesunąłem na lewą stronę. W minionym sezonie zdarzało mu się grać na lewej pomocy w ekipie Brighton, a nie chciałem, by w jedenastce zabrakło Krychowiaka, Kozłowskiego bądź Kowalczyka. Duże zagrożenie dla przeciwników stanowiłaby również prawa flanka w osobie Kamila Grosickiego oraz atak ze Zwolińskim i Benedyczakiem. Czwarta lokata przypada województwu wielkopolskiemu. Postawiłem na ustawienie 5-3-2, którym Polacy grali chociażby w meczach z Hiszpanią czy Anglią w czasach Paulo Souzy. Szczególnie jakościowa w tej ekipie jest linia obrony. Bereszyński, Kamiński, Bednarek, Salamon, Gumny. Każdy z tych graczy posiada doświadczenie reprezentacyjne. Ponadto obecność w składzie Świderskiego czy Bielika sprawiłaby, że z tą drużyną liczyłby się każdy rywal. Reprezentacja województwa śląskiego, która zajęła trzecie miejsce w dzisiejszym rankingu, prezentuje się bardzo dobrze. Na każdej pozycji znajdziemy jakościowego gracza. W drużynie mogliby się znaleźć także Skorupski czy Kamil Glik, jednak utalentowani Grabara i Wiśniewski są wyżej wyceniani przez Transfermarkt od nich. Województwo śląskie posiada zdecydowanie najwięcej graczy w rankingu top 500 najwyżej wycenianych Polaków przez Transfermarkt. Silny atak, świetne flanki, dobra pomoc, utalentowana obrona i regularnie powoływany do kadry polski bramkarz. To w skrócie drużyna województwa śląskiego. Dużą siłą rażenia dysponowałaby druga w rankingu reprezentacja województwa dolnośląskiego. Linia ataku złożona z Piątka i Klimali mogłaby siać duże zgorszenie w szeregach obronnych rywala. Najwyżej wycenianym graczem rzecz jasna jest najbardziej kreatywny gracz reprezentacji Polski, Piotr Zieliński. To w dużej mierze jemu województwo dolnośląskie zawdzięcza drugie miejsce w dzisiejszym rankingu. Województwo mazowieckie, posiadające w swoich szeregach Roberta Lewandowskiego i Wojtka Szczęsnego, ma najwyżej wycenianą jedenastkę w Polsce. Sam Robert ma wyższą wartość od 13 z 15 pozostałych wojewódzkich jedenastek. Jednak czy byłby w stanie przesądzić o zwycięstwie tej drużyny w hipotetycznym turnieju polskich województw? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Tak prezentuje się pełne zestawienie wycen wymienionych w dzisiejszym odcinku jedenastek. A tu z kolei liczby dzisiejszego odcinka przeniesione na mapkę. Na dziś to już wszystko i do usłyszenia w kolejnym materiale.